Ale chciałbym, żeby czytając, proszę Państwa, żeby usłyszeli to, co ja myślałem. Więc kończy się ta książeczka takimi pytaniami się tej dziewczyny, tej fajki, przyjaciele ci amerykańscy, życzliwi i hojni. I więc ona, ją uratował taki leśnik, w którego takim szałasie spędziła noc po ucieczce od tych dzieci i tak dalej. No i zbudziłam się, było rano, koniec pobytu w leśniczówce. Obiecałam sobie, że jak przeżyję, jak się wojna skończy, to mu nowy dzban kamionkowy zafunduję. I co? Pyta kobieta w głębi sali. Kupiłaś? Nie. No to kup. Kup. To był dobry człowiek. To był męż. On już nie żyje. A do baśni napisałaś? Stara Klinterowa nie tyle pyta, co pragnie usłyszeć pozytywną odpowiedź. Nie. A dlaczego nie wróciłaś tam do swego domu? Pyta prezes. Mieszkają tam ludzie tamtejsi. Powiedzieliby, dom chcesz nam zabrać? Mało ci, że żyjesz? Epilog. My, mieszkańcy europejskiej krainy nigdzie, jesteśmy zazdrośni o wasze pierwszeństwo w dziejach cierpienia narodów. Dlatego też nie potrafimy ogarnąć ogromu krzywdy żydowskiej. Odwracamy się od tablic, na których kamienną literą spoczywają imiona poległych w ogniu. Ślepym spojrzeniem omijamy celebrację, gdzie troje siwych i pochylonych trzęsącą się ręką salutuje kadisz coraz to w lepszej rocznicy. Żegnajcie! Nie! Witajcie! Uszminkowani popiołem aktorzy, predestynowani do odgrywania kapitalnej jednoaktówki pod tytułem Znowu Ghetto w płomieniach. To perła naszego repertuaru. Zniżki dla szkół, gwarantowany abonament na lata. Panie profesorze, czy jest jakaś nadzieja, że kiedyś będzie inaczej? Niech pan o to nie pyta. Wolę nie odpowiadać.